mnożenie przez liczby z zerami na końcu. Zróbmy najpierw dwa przykłady w pamięci. 250 razy 2. Jakbyśmy mieli to liczyć, to przypomnielibyśmy sobie o tym, że 250 możemy sobie zapisać, że to jest 25 razy 10, prawda? I wtedy nasze mnożenie wyglądałoby następująco. 25 razy 2 i na końcu razy 10. Tak? Dlatego tak możemy zrobić, bo mnożenie jest przemienne, jak pamiętamy. Czyli 25 razy 2 to 50 i 50 razy 10 500. Tak? Czyli najpierw tak praktycznie można powiedzieć, że mnożymy liczby, zapominając przez chwilę o zerze. Tak? Czyli 25 razy 2, 50, a na końcu sobie o tym zerze przypominamy. Czyli tego byśmy w ogóle nie musieli pisać, tylko właśnie tak w pamięci zrobić. Zróbmy tak w następnym przykładzie. 300 to 3 razy 100. 20 to 2 razy 10. Czyli żeby to pomnożyć, zapominamy o tych zerach przez chwilę i o tym jednym zerze. I mnożymy sobie 3 razy 2, to jest 6. I teraz mnożymy przez 100, czyli mówiąc praktycznie, przypominamy sobie o tych dwóch zerach. I mnożymy przez 10, czyli przypominamy sobie jeszcze o tym jednym zerze. Tak? Czyli 3 razy 2, 6 i 2 zera i 1 zero. Dopisujemy do 6, a matematycznie mnożymy przez 100 i przez 10, czyli wynik 6000. I właśnie to samo wykorzystamy przy mnożeniu pisemnym przez liczby z zerami na końcu. 627 razy 800. 800 to 8 razy 100. Czyli będziemy jakby mnożyć 627 razy 8, czyli jakby zapominać o tych dwóch zerach najpierw, a później sobie o nich przypomnimy, czyli przypomnożymy przez 100. Ale zapisujemy całe liczby, tak jak są. Tylko troszeczkę inaczej pewnie byście myśleli na początku. Zapisujemy w ten sposób. Czyli zapisujemy tak, jakby tych zer nie było. Czyli tak, jakbyście mieli jednocyfrową liczbę, czyli 8. Tak jakbyśmy mnożyli 627 przez 8. Tak zapisujemy. Czasem sobie niektórzy pomagają, tak żeby jeszcze o tym, o tych zerach nie myśleć najpierw. Tak oddzielają taką przerywaną linią. Możecie tak robić, jak jest Wam wygodniej. I teraz mnożymy po prostu 627 razy 8. To, co już potrafimy. 8 razy 7, 56. Czyli tu zapisujemy 6, 5 do naszej pamięci. 8 razy 2, 16. Dodać 5, 21. Tak? I 8 razy 6, 48, dodać 2, 50. I teraz, czyli 627 razy 8 to 5016, ale oczywiście nie możemy zapomnieć, że jeszcze musimy pomnożyć przez 100, a mówiąc tak trochę niematematycznie, przypomnieć sobie o tych dwóch zerach, które właśnie wpiszemy na samym końcu pomnożeniu. Tutaj ja to napiszę tak. Ale oczywiście, gdy wykonujemy mnożenie pisemne, to już tego nie piszemy. Tu po prostu Wam wyjaśniałam, dlaczego możemy jakby zapomnieć najpierw o tych zerach, ale oczywiście na końcu musimy sobie o nich przypomnieć. Tak? Ponieważ właśnie 800 to jest 8 razy 100. Następny przykład. 320 razy 9000. I tutaj co mamy? 32 razy 10 to jest 320. Natomiast 9000 to jest 9 razy 1000. I też
zapiszemy tak, jakby w ogóle nie było zer. Zobaczcie. Tak zapisałam. Czyli będziemy najpierw mnożyć 32 razy 9. Prawda? Bo my możemy sobie tak pomnożyć, ponieważ mnożenie jest przemienne. Też tutaj zapisuję coś, czego normalnie nie będziecie pisać, tylko chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Czyli tutaj, w tej naszej chmurce, będzie znów coś, czego nie zapisujemy. I mnożymy 9 razy 2, 18. 9 razy 3, 27. Dodać 1, 28. A teraz przypominamy sobie o tych wszystkich zerach, czyli o tym, że tu trzeba przez 10 pomnożyć i to jest to właśnie to jedno zero, to jest to. Tak, i to będzie to. I o tym, że trzeba pomnożyć przez 3 i to są, przez 1000 i to są te 3 zera. Czyli jeszcze raz, 2, 3. Czyli w sumie dopisałam 4 zera, ponieważ pomnożyłam przez 10 i przez 1000, czyli razem przez 10 tysięcy. Czyli nasz wynik. Tak, to 2 miliony 880 tysięcy. Zróbmy jeszcze 3 przykłady dla wprawy. 18 razy 70. Już wiemy, jak zapisać. Jeszcze będę Wam pisała tą przerwaną linię. 7 razy 8, 56. Tak, 6, 5 dalej. 7 razy 1, 7, dodać 5, 12. I o czym pamiętamy? O tym jednym zerze. Czyli wynik jest 1260. Teraz 250 razy 60. Też zapisuję tak, jakby nie było 0. Czyli będę wykonywała mnożenie 25 razy 6. 6 razy 5, 30. 6 razy 2, 12. Dodać 3, 15. I o czym teraz sobie przypominam? O obydwu zerach. Tak? Czyli wynik to jest 15 tysięcy. I ostatni przykład. 4300 razy 50. Zobaczcie. Znów zapisałam tak, jakby nie było zer. Czyli 43 razy 5, tak jakbym mnożyła. 5 razy 3, 15. 5 razy 4, 20. Dodać 1, 21. I co teraz? Przypominam sobie o wszystkich zerach. Trzech. To są 3 zera i wszystkie 3 muszę dopisać. Czyli wynik to 215 tysięcy. No i to by było na tyle w mnożeniu przez liczby z zerami na końcu.